Ale zmierzam do pytania, dlaczego w ogóle? Dlaczego taki pomysł? Wiem, że ten raban i Franciszek, papież nasz kochany, tak? Ale czemu akurat tu? I w ogóle jak wam poszło, no? Dlaczego autostop? Bo to jest chyba taka... to jest chyba taka dobra droga i dobry sposób, żeby trochę musieć po prostu zaufać Panu Bogu. W sensie, no, jak już się stanie przy drodze, no to nie mamy żadnego wpływu na to, co się stanie, tak? Nie można tego zaplanować, to jest coś nieprzewidywalnego. Normalnie raczej każdy stara się planować wszystko i wtedy się czuje bezpiecznie i tak dalej i ogólnie pozostajemy w takiej strefie komfortu, prawda? Jadąc tym autostopem, każdy z nas w ogóle spotkał ludzi z tak różnych bajek, tak? To jest też świetna okazja, żeby zobaczyć, żeby zmierzyć się z tym właśnie naszym jakimś postrzeganiem Pana Boga, tak? A tym, jak widzą go inni, tak? Jak, czym dla nich to jest, tym jedziemy w koszulkach z papieżem Franciszkiem i to zawsze budzi jakąś reakcję, tak? W sensie, o, jedziecie, o, dobra, Światowe Dni Młodzieży. Niektórzy mówią, o matko, a ile to będzie pieniędzy, a niektórzy mówią, o, jak wspaniale, że młodzież się angażuje, tak? Też nam pozwala, myślę, że się zastanowić, o co nam tak naprawdę chodzi. Ale co się działo, bo wiem, że mieliście jakieś tam zadania, coś tam poczytałam, ale nie wiem, o co to chodziło. No chodziło o to, spotkaliśmy się w ogóle w Warszawie, nocowaliśmy w Świętej Annie, trochę się tam zintegrowaliśmy, dobraliśmy się w pary, bo też jak gdyby, no nie znaliśmy się, więc wylosowaliśmy swoje pary. I w sobotę po mszy świętej wylosowaliśmy trasy i ruszyliśmy. Każdy z nas jechał, było 11 tras bodajże. Jechaliśmy przez różne miasta Polski, przez Lublin, Busko-Zdrój, Sandomierz, Kazimierz, takie, które tutaj są mniej więcej w okolicy, natomiast każdy, jak gdyby w każdym z tych miast mieliśmy do wykonania jakieś różne zadania, na przykład w Lublinie, byliśmy w Radiu Lublin opowiedzieć o właśnie o patrolu Franciszka. W Kazimierzu mieliśmy znaleźć pana w imieniu Kazimierz. I opowiedzieć mu o Światowych Dniach Młodzieży, tak? Pierwszy napotkany, czy nie? To był pan obsługujący konsoletę podczas wielkiego festiwalu zespołów ludowych. Podeszliśmy od razu, no bo stwierdziliśmy, że tak będzie najłatwiej znaleźć, jak wejdziemy na scenę i się zapytamy. Okazało się, że nawet nie było trzeba powiedzieć na scenę. No właśnie, tak. No i jak gdyby każdy może to potwierdzić i to ja też nie czuję się jakby na siłach opowiadać, ale naprawdę było tyle przygód, chyba każdy... Każda droga była inna, tak? Nasza ostatnia para w ogóle skończyła na weselu. Swoim. To już było na mnie. Poznali się. To by było naprawdę zaufanie takie. Kto wie. Właśnie, nie swoim, ale jak gdyby były różne jakieś tam trudne sytuacje. Większość z nas właśnie miała jakieś tam, że czekaliśmy na przykład 2 godziny czy coś, że niektórzy dojechali dosyć szybko, a inni dojechali gdzieś o północy, prawda? Mimo, że planowaliśmy, że 18, to jest taka rozsądna godzina, tak? Żeby już się tutaj w Krakowie znaleźć. I myślę, że dużo było takich dobrych rozmów podczas tego wyjazdu. Papa Francisco! Lein vitamos a Krakowia, łagiewniki! Patron Franciszka! Rana!